Stoi na chwilę, bycie nominowanym przez hrabiego. Trzeba się pięknie ulizać. Włożyć największą koszulę. Trochę pognieciona. No ale nic, może jeszcze kiedyś urosnę do rozciągu. Tak, chyba jestem gotowy. Moment. Witam. Ja jestem The Dzień Nowy, a to jest kolejny odcinek Potyczek YouTuberów. Zostałem nominowany, zaminowany przez hrabiego z Retrogrammi, wspaniała osobowość tego kanału i naprawdę cieszę się, że miałem okazję Cię poznać i że zdołałem w jakiś sposób Ciebie nakłonić do tego, żeby przyszło Ci do głowy, żeby mnie nominować. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ogrywamy Delus Galaga oczywiście na mojej czarnej Amidze 500. Liczę na to, że pogram troszkę dłużej niż ostatnio i że nie zanudzę Was, ponieważ jeżeli chodzi o gry typu arcade, to zdarza mi się, że gram, a gadam pierdoły. Ustawimy teraz tylko szybko to, co mamy ustawić. Nie mam niestety pewności, czy jest nagrywany dźwięk w tej chwili. Liczę na to, że tak. W razie w sobie switchuję channele. No i co? To będzie wszystko, tak? Jeżeli to jest wszystko, mam nadzieję, że Graber wszystko nagrywa jak należy. Co prawda na jakości mi nie zależy. To jest w końcu w dalszym ciągu tylko kompozyt. Nagrywam się z modulatora, ponieważ nie mam sensownego wyjścia w tym momencie. A zależy mi, żeby sprawdzić możliwości Grabera, czy on to wszystko przeżyje. Więc lecimy! O, rozgrzewaczka będzie oczywiście. Jerynka. Oni tu zaraz przylecą. Rozwalę was wszystkich bardzo szybko. Mam nadzieję. Co to? No właśnie, jest taki problem, że... aha, double shot. Nie bardzo rozróżniam bonusy przez to, że na kompozycie jest straszna jakość, mizerna jakość na telewizorze. Na graberze jest spoko, a na telewizorze jest kiepsko, no, a że graber ma mały input lag, to co to jest? Dlaczego strzelam w pojedynkę z powrotem? Aha, wziąłem jakieś barachło, tak? Które uniemożliwia mi strzelanie podwójnymi strzałami. To się załatwiłem. Poziom drugi, po rozgrzewce. Teraz by należało ich wszystkich zlikwidować. W sumie za każdym razem należy ich wszystkich zlikwidować. To jest chyba Memory Station, na ile dobrze widzę, więc tego nie biorę. To chciałem sobie wziąć, ale mi się nie udało, bo oczywiście to trzeba strzelić. O, to jest Memory Station, to może tam to było coś innego. Ach, szkoda, że tamtego nie wziąłem, więcej punktów bym miał. O, potrójny strzał. To już coś się zaczyna dziać. Że teraz będę więcej widział. Aha, to się łapie. Autofrajer? Autofrajer. Spoko. Kamikadze. Ciekawe, czy jestem w stanie też ugrać na tym kamikadze. Hop. Entering Meteor Storm, get ready. No i tutaj mi się zaczyna podobać. Tak naprawdę to wcześniej nie miałem okazji samemu być w burzy meteorytów. Jako ciekawostkę dodam, że więcej w Galagę grała Dominika niż ja. Ja stwierdziłem, że od czasu, kiedy wszyscy posądzali mnie o to, że za długo grałem z Lotusa za dzieciaka i że przez to wygrałem i było i w ogóle, to no, stwierdziłem, że po prostu nie będę dużo ćwiczyć. Troszkę pograłem, maksymalnie chyba dwa razy przeszedłem do 10 poziomu. Ale za to Dominika stwierdziła, że ona sobie to musi pograć, musi spróbować i kilka razy po prostu odpaliłem jej Galagę. No już byłam bliska wymasterowania pierwszych 20 poziomów, także mniej więcej wiem, co tam się będzie działo za jakiś czas. No i też kilka razy właśnie miałem okazję oglądać tą burzę meteorytu.
dużo meteorytów, no to do siebie, że nie muszę łamać zasad, które przekazał ten czas, czyli kupować żyć, a dużo punkcików tu można zebrać. I to głównie na tym mi zależało. Wiem, że to jest dla mnie, bo to w sumie dużo mniejszy poziom zręczności należy wykazać, żeby zdobyć więcej punktów, aczkolwiek no jeżeli Galaga w tej wersji, której miała być, daje taką możliwość, no to z niej korzystam. Chociaż z drugiej strony nie zależy mi na tym, żeby wygrać, bo nie mam siana na browary. Więc... Kurczę, to zasuwa. Tak ciężko cokolwiek wyłapać. Już daleko jesteśmy. W tej burzy meteorytu. Jeżeli pocieszy innych graczy z potyczek, jeżeli pocieszy to innych graczy z potyczek, to mam włączoną lampę, żeby było widać moją japę gdzieś tam w kącie później. I ta lampa strasznie mi przeszkadza w grze. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wam wynagrodzi to, jeżeli przypadkiem udałoby mi się uzyskać dobry wynik. Wszystko tak jakoś szybko się dzieje. Points accumulated 111 140. No cóż. Ważne, że życia się nie traci w tym momencie. No. I co? Sklepik. Nie biorę sobie życia, nie kupuję sobie życia, biorę sobie ekstra bulety. Mnie się to przyda. Mam nadzieję, że nie zginę. No i co? Kuku. Nieźle. Ale to wszystko chyba zasługa tych właśnie dodatkowych buletów. Chowaj się. Zaletą właśnie tego strzelania, znaczy tych potrójnych strzałów jest taka zaleta, że można się schować gdzieś z boku, a strzelać tam w środek, gdzie oni się wszyscy kumulują po całym ekranie. Więc ja bardzo lubię ten strzał. No i też chyba jest troszkę mocniejszy, że wystarczy strzelić raz w jakiegoś tamtego statka i on się rozwala. No, chodź tu. Fioletowy, chyba fioletowy, może to jest różowy, nie wiem. Naprawdę dziwne, że Grabber dużo lepiej łapie ten sygnał z kompozyta z modulatora. O, multiply by two, wszystko fajnie, tylko że aha, jeszcze double shot wziąłem. Spoko. Co ja mówiłem o tym modulatorze? No ciekawe, telewizor strasznie mocno rozmazuje co mocniejsze kolory, na przykład czerwony jest taki mocno rozmazany, niebieski jest strasznie rozmazany, taki jakby rozlany wręcz po ekranie. Więcej kulek można wziąć? A można. Żyć nie można, kulki można. I Grabber trochę lepiej to odbiera niż mój telewizor, a no przecież telewizora nie mam jakiegoś starego, który to rozmywa. Mało brakowało. No, jego trzeba było trafić więcej niż raz. A jakbym miał ten potrójny strzał, to być może by nie trzeba było. To wie. 10 level. To już. Dobra, drugi raz tego nie zrobię i nie wezmę tego meteorostormu. Chociaż miejcie to na uwadze, że tego nie zrobiłem. Bo przecież bym mógł. Autofryer. Przy tylu kulkach autofryer. To jest to. Może nawet będę w jakiejś tam średniej wyników, a nie na szarym końcu. Fajnie by było. Przestało mnie nagrywać. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że nie przestanie drugi raz. Jak przestanie drugi raz, no to szybka pauza. Po prostu same dziwne perypetie mam z tym nagrywaniem. Zanim z Grabberem doszedłem do ładu, to minęło nie wiadomo ile czasu. O, kolejny kolorek. Padł.
Skończyło mi się miejsce na karcie. Dobrze, że jeszcze mam pamięć wewnętrzną. Tak można wyłączyć? Można. No po prostu wybiło mnie to trochę z rytmu. Zamilkłem od tego. No mam ciągle jakieś przygody, nie wiem czy o tym wspomniałem wcześniej. Z graberem nie mogłem dojść do ładu, teraz telefon wyłączamy nagrywanie. No, obraz mam mizerny, no, a uparłem się, że nagram się dopiero w déjà vu, nagram się dopiero jak uda mi się dojść właśnie do ładu z graberem. No i idzie mi to tak trochę mizernie. Ha, razy dwa, szybko. Panie, że ten autofrajer, jestem ciekaw, czy on się wyłącza później, czy coś. Nie wiem, choć się domyślam. Muzyczki nie słyszę. Nie wiem, czy ta muzyczka będzie... Kaplica, panie, kaplica. Już muszę walić po frajerze ręcznie. Znaczy, no niby można włączyć tego auto, ale to nie to samo. Chcieli mnie zmylić, wzięli mnie od tyłu i kurde, udało mi się to. Coś czuję, że jeżeli straciłem jedno życie, to zaraz stracę wszystkie pozostałe. Także jedyne co mi zostało to tryb berserk i walenie na oślep. A że siedzę blisko telewizora, a telewizor jest niemały, to strasznie latam rękami, kurwa. Oczami po ekranie. No gdzie mi tu fruwa, że jakaś mucha tej. Tej fikołki po prostu... Ach, sam gniew. No właśnie, jeżeli jeszcze mam okazję o tym wspomnieć, mam nadzieję, że jeszcze zdążę coś wspomnieć, to... Problem ze mną i nagrywaniem gameplay jest taki, że jeżeli nagrywam gameplay, to nie mogę sobie zmontować moich wypowiedzi. I to się często kończy komicznie, bo próbuję coś powiedzieć, ale wychodzi coś zupełnie innego, no i nie mogę sobie tego poprawić. No, wreszcie się jednego pozbyłem. No, chodź tu. Mam jeszcze dosyć. No. Ostatnie życie. Lecimy dalej. Mam nadzieję. Bonus wave. Aha, fajnie. Nie wiem, co mi daje ten dodatkowy czas. Na co to jest czas? Cholera wie. A może przed, może to jest dodatkowy czas przed tym takim statkiem, co się pojawia tam z góry, czy to jest w tej grze? Taki leci i później strasznie przeszkadza, wyprowadza te rakiety naprowadzające? To jest chyba właśnie w Galadze. To może to jest na to dodatkowy czas? O, świetnie, bo właśnie straciłem życie, więc mi się przyda dodatkowa kuleczka. Nie żebym od kogoś zrzynął pomysł na dodatkowe kuleczki, ale to już się zaczyna ostra jazda bez trzymanki, no właściwie się nie zaczyna, tylko właśnie się skończyła. Continue, no oczywiście no, bo to jest kolejna z zasad tych właśnie potyczek, co mam tutaj mizerne. Boom. 320 490 punktów i doszedłem do 17 poziomu. Ja się tutaj tylko szrajbnę, podpiszę się, zatwierdzę, że to właśnie byłem ja. Tyk. Aha, może enter, co? Game Statistics. Grałem 11 minut? Tak długo? Strzałów 1557, trafionych 547 dla odmiany, czyli ponad 1000 strzałów poszło po prostu w atmosferę, właściwie nie w atmosferę, w kosmos. Procentów nie zdążyłem przeczytać, ale wy pewnie zdążyliście. I tyle było na tyle, jeżeli chodzi o moją rozgrywkę, natomiast do kolejnej rozgrywki należałoby kogoś nominować i ja nominuję ciebie, Przemasur. Pokaż nam, co potrafisz, pokaż, że da się lepiej, pokaż, że lamiłem i że można bez dodatkowych bajerów typu Meteor Storm wygrać coś więcej. No i nominuję następną osobę, pokażcie wszyscy, co potraficie i pokażcie wszyscy, że jesteście lepsi ode mnie.
Tak mi smutno. No cóż, to by było na tyle. Zobaczmy tylko, że to się nagrywa. Ja jestem Legendowem, a to były potyczki YouTuberów. Pozdrawiam, cześć.